Cześć, jestem Mestosław i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Dziś odpowiemy sobie na bardzo ważne pytania. Dlaczego ludzie biorą narkotyki? Jakie mają motywacje? Jak to się dzieje, że część osób się od nich uzależnia i niszczy sobie życie, a inni nie biorą wcale lub kończą jedynie na eksperymencie? Co o tym decyduje i jaki wpływ na to ma nasza rodzina i nasze otoczenie? O skomplikowanych rzeczach zawsze łatwiej jest mówić na konkretnych przykładach, dlatego w dzisiejszym odcinku, do zilustrowania tematu, posłuży mi serial Euphoria, który możecie obejrzeć w HBO Go. Czeka tam na Was cały pierwszy sezon oraz świeżo dodane dwa odcinki specjalne. Z okazji ich premiery HBO Go zaprosiła mnie do stworzenia filmu, który będzie edukacyjnym rozszerzeniem tematów poruszanych w serialu. Jest to dla mnie bardzo miła współpraca, bo Euphoria jest jednym z moich ulubionych seriali. Już od pierwszego odcinka się się zakochałem, a czasami miałem wrażenie, że ten serial został stworzony specjalnie dla mnie, że jest dokładnie tym, co chciałbym oglądać. I bardzo podoba mi się to, że twórcy nie boją się trudnych tematów. Pokazują rzeczywistość dotyczącą używek, seksualności, dojrzewania, miłości, relacji w rodzinie. Jest tam po prostu wiele tematów, które są bliskie współczesnym młodym ludziom. Całość jest podana wraz z hipnotyzującymi zdjęciami i rewelacyjną muzyką. Jestem praktycznie pewien, że są tutaj też fani serialu. Jeśli już oglądałeś, to napisz w tym momencie w komentarzu, których bohaterów lubisz. Jestem po prostu bardzo ciekawy, jak wielu z was oglądało. Oczywiście chciałbym uspokoić wszystkich tych, co nie oglądali. Nie będzie tutaj żadnych spoilerów, więc spokojnie po zakończeniu oglądania filmu możecie kliknąć link w opisie i oddać się przyjemności oglądania euforii. Słowo harcerza, że się nie zawiedziecie. Zaczynamy! You'll find the truth. Truth, truth. Czego możemy spodziewać się po Euforii? Oficjalny opis serialu w HBO Go mówi, bohaterką serialu Euforia jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwek i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules, transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców. I podobnie jak Rue, szuka swojego miejsca na ziemi. Dla mnie jest to wystarczająco dużo, aby wzbudzić moje zainteresowanie. I tutaj warto wspomnieć, że Rue grana jest przez fenomenalną Zendayę, która za tę kreację otrzymała nagrodę Emmy za rolę pierwszoplanową w serialu dramatycznym. Jest najmłodszą oraz drugą w historii ciemnoskórą zwyciężczynią tej nagrody, przyznawanej od prawie 70 lat. I to daje do myślenia, nie? Wróćmy jednak do granej przez nią postaci. Żeby w pełni zrozumieć RU, warto wiedzieć, że we wczesnym dzieciństwie zdiagnozowano u niej zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia koncentracji uwagi, zespół lęku ogólnionego oraz prawdopodobnie chorobę afektywną dwubiegunową. I to wszystko oczywiście powodowało, że jej dzieciństwo nie było łatwe. Gdy miała 11 lat, podczas dużego ataku paniki zabrano ją do szpitala, no i dostała wtedy diazepam, czyli popularną benzodiazepinę stosowaną na uspokojenie. Oczywiście podziałało. Ru opisywała to jako uczucie, którego szukała przez całe życie. Dzięki tej tabletce pierwszy raz w życiu Poczuła się bezpiecznie we własnej głowie. Myślę jednak, że najważniejsze dla jej dalszego życia było to, że jej tata zachorował na raka, gdy miała ona 13 lat. Jej mama pracowała wtedy więcej, żeby po prostu zarobić pieniądze, więc Ru opiekowała się chorym ojcem i wtedy po raz pierwszy zażyła oksykodon, czyli silny opioidowy lek przeciwbólowy. No i do tej grupy należy też np. morfina, heroina, fentanyl. Coś, co dla jej taty było niezbędnym lekarstwem, uśmierzającym ból, dla niej stało się ulgą od życia i przyczyną późniejszych tragedii. Niestety jej tata zmarł, a Róż szybko się uzależniła i tutaj, jako siedemnastolatka, była bliska śmierci po tym, gdy przedawkowała, no i uratowała ją wtedy jej młodsza siostra. Gru poznajemy więc w bardzo trudnym dla niej momencie. Przez to przedawkowanie i szpital, wszyscy dowiadują się o jej uzależnieniu. Wakacje, spędzano odwyku i w tej sytuacji powrót do szkoły i do normalnego życia oczywiście nie jest łatwy. Od początku fascynowało mnie w euforii to, że pokazuje osobę z uzależnieniem od opioidów w kompletnie nowy sposób. Nie jest to bezdomny heroinista dający sobie w żyłę. Jest to piękna, wrażliwa, inteligentna i młoda dziewczyna. Taką, z jaką chętnie ja bym się zaprzyjaźnił koleżanka z mojej szkoły, o której problemie długo mógłbym nie wiedzieć. Dlaczego tak się stało, że zdecydowała się nabrać brać narkotyki? Jakie miała motywacje? Po co w ogóle ludzie sięgają po narkotyki? Prawda jest taka, że każdy może mieć kompletnie inne powody i cała nasza przeszłość, jak i osobowość oraz rzeczy, z jakimi się mierzymy, mają na to wpływ. W skrócie możemy powiedzieć, że ludzie przyjmują narkotyki z trzech powodów. Po pierwsze, mogą to być kwestie emocjonalne, czyli na przykład chęć wypełnienia jakiejś pustki w swoim życiu. Drugim powodem są takie kwestie fizyczne i to, że na przykład po narkotykach nie odczuwa się bólu, czy po prostu czuje się tak lepiej fizycznie. Trzecim powodem są oczywiście wszystkie kwestie psychologiczne, czyli zwiększenie swojej pewności siebie, luzu, poczucia wartości samopoczucia przez branie po prostu narkotyków. W swoim życiu przeprowadziłem wiele rozmów z użytkownikami narkotyków, i zarówno z tymi, co tylko eksperymentowali, jak i używającymi problemowo czy takimi podwykach. Po I mogę powiedzieć jedno: nie ma stereotypowego użytkownika substancji psychoaktywnych, nie ma też stereotypowej osoby, która będzie używała ich problemowo. I w tej grupie może być każdy, niezależnie czy jest z miasta, ze wsi, jak bardzo jest wykształcony, czy jest bogaty, czy biedny. To wszystko nie ma aż tak dużego znaczenia. To, co naprawdę się liczy, to kwestie, z jakimi się mierzymy w życiu. Są takie, które mają większą szansę spowodować, że narkotyki nagle staną się czymś, co przejmie kontrolę nad naszym życiem. Po głębszej analizie życiaru mogę podać Wam kilka, które są naprawdę mocne i uniwersalne dla wielu osób. Jednym z takich naprawdę mocnych czynników ryzyka jest utrata kogoś bliskiego i tutaj śmierć ojca miała olbrzymi wpływ na RU. Zdarza się, że w takich sytuacjach osoby krótkotrwale nadużywają alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. W tym przypadku ojciec RU zmarł. Kiedy przyjmowała ona już opioidy, więc y, znacznie łatwiej było jej popaść w uzależnienie. Warto tutaj od razu nadmienić, że młody wiek RU działał na jej niekorzyść i wszystkie substancje psychoaktywne są bardziej szkodliwe dla młodych osób. Drugą kwestią są jej problemy psychiczne i chęć samoleczenia oraz regulowania swojego stanu poprzez substancje psychoaktywne. Jest to bardzo złożony czynnik, który dość powszechnie się pojawia i oczywiście część takich osób odczuwa ulgę i czuje, że to im pomaga. Jednak takie leczenie bez kontroli lekarza na dłuższą metę może jeszcze bardziej namieszać w głowie. Trzecia kwestia to łatwa dostępność narkotyków i Ru miała tutaj do nich swobodny dostęp w domu, a gdy jej tata zmarł, to jej dobrym przyjacielem był dealer. Dużo więc zależy od tego, czy substancje są w naszym zasięgu i moim zdaniem jest to też jeden z ważniejszych argumentów za regulacją rynku konopi. Dzięki temu osoby, które z nich korzystają, pozyskiwałyby je z licencjonowanych sklepów, a nie spotykały się z dealerami, którzy w swojej ofercie mogą również mieć bardziej niebezpieczne substancje. No i kolejną kwestią o której nie można zapominać, to fakt, iż ten stan euforii po narkotykach może po prostu dawać wielką przyjemność. I sama Maru mówiła, że uwielbia te dwie sekundy nicości, kiedy ucieka od świata i nie czuje zmartwień. Dla poczucia tego stanu chciała po prostu kontynuować przyjmowanie narkotyków nawet po odwyku. Analizując doświadczenia RU, wydaje mi się, że twórcy serialu bardzo dobrze odrobili pracę domową. RU była narażona na wiele czynników, które mogły sprzyjać wyrobieniu uzależnienia. Ta historia jest kompletna, no i po prostu trzyma się kupy. Wymienione tutaj przeze mnie przykłady to oczywiście nie wszystko. Jestem pewien, że każdy z Was mógłby wymienić inne powody, bo ludzie mogą korzystać z substancji psychoaktywnych również z nudy, z chęci przeżycia czegoś nowego, ze względu na presję innych osób czy chęć dopasowania się do grupy, ale także np. z potrzeby odpoczynku, stresowania się, ale zarówno też po to, żeby więcej pracować. Te powody mogą być tak różnorodne, jak różnorodni są ludzie i substancje psychoaktywne. I chciałem zapytać Was teraz, Jakie wy powody uważacie za najbardziej popularne, a może czegoś ważnego po prostu nie wymieniłem? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Jestem naprawdę ciekawy waszej opinii w tym zakresie. Podoba mi się, że w serialu również rodzice mają swoje problemy z substancjami. Bardzo wielu z nich pokazanych jest, jak spędza wieczory z alkoholem. I wydaje się, że nie czują oni, że codzienne picie wieczorami to jest problem. No bo przecież to jest legalny alkohol, a tak naprawdę narkotyki to zło. W bardzo trudnym położeniu jest tutaj Jules. Druga główna bohaterka i postać, bez której nie wyobrażam sobie tego serialu. Nie dość, że musi się mierzyć z uzależnieniem RU, to sama nie ma łatwego życia. Jules wychowuje się wyłącznie z ojcem, tak samo jak RU, wyłącznie z matką. Przyznam, że jest to też coś, co spowodowało, że bardzo łatwo było mi poczuć więź z głównymi bohaterkami, gdyż również wychowywałem się tylko z jednym rodzicem, a konkretnie z moją mamą. I bardzo rzadko o tym myślimy, ale naprawdę zachowania i wybory rodziców mają największy wpływ na przyszłość dzieci. Mega smutna jest scena, gdy ojciec jednej z bohaterek, który opuścił rodzinę, kontaktuje się z córką po dłuższym czasie. Ona bardzo liczy na to spotkanie, a okazuje się, że on przyjechał tylko, żeby zabrać trochę rzeczy, aby mieć z ich sprzedaży pieniądze na opioidy. Było czuć tutaj olbrzymi, olbrzymi ból tej sytuacji. To, co mi się jeszcze bardzo podoba, że serial bardzo dobrze pokazuje kryzys opioidowy, z jakim mierzą się Stany Zjednoczone i skala tego kryzysu jest olbrzymia. W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych z powodu przedawkowania narkotyków zmarło prawie 72 tysiące osób i był to najtragiczniejszy rok w całej historii Stanów Zjednoczonych i szacuje się, że aż dwie trzecie tych zgonów było wynikiem przedawkowania właśnie opioidów. Dane za 2020 rok nie zostały jeszcze opublikowane, ale szczątkowe opracowania wskazują, że może on być jeszcze gorszy niż poprzedni. I szacuje się, że przez 20 lat z powodu przedawkowania opioidów zmarło w Stanach Zjednoczonych około 450 tysięcy osób. To jest prawie pół miliona ludzi. Skąd w ogóle się wziął taki kryzys? No niestety firmy farmaceutyczne przez lata mocno przekonywały lekarzy, by przepisywali oni jak najwięcej recept na opioidy. W serialu bardzo dobrze jest pokazany taki lekarz, który na sprzedaży opioidów dealerom dorobił się olbrzymich pieniędzy. Firma, która prowadziła ostry marketing Oxycontinu, leku od którego uzależniła się Roo, podpisała z rządem USA w październiku 2020 roku ugodę, na podstawie której ma przekazać 8 miliardów dolarów jako odszkodowanie rodzinom zmarłych osób oraz na programy leczenia uzależnień. 8 miliardów dolarów. I to w ogóle nie jest jedyna firma, która ma problemy. Proces będzie miał też Walmart, w którego sieci 5000 aptek wydawano opioidy, mimo nieważnych recept. I zarzuca się Walmartowi, że takimi działaniami przyczynił się do pogłębienia kryzysu opioidowego. W Polsce leki opioidowe są znacznie mocniej kontrolowane. Co więcej, w ogóle czasem występuje opioidofobia i pacjenci, którzy naprawdę, ale to naprawdę ich potrzebują, mają problem z ich uzyskaniem od lekarza, przez co niepotrzebnie cierpią. Łatwy jest za to dostęp do benzodiazepin i wielu lekarzy przepisuje je pacjentom na lęki, uspokojenie, na sen i wiele problemów natury zdrowia psychicznego. Młodzi te leki często podbierają właśnie swoim rodzicom. Skale zjawiska pokazują idealnie badania to opublikowane w czerwcu 2020 roku. I wynika z nich, że z leków uspokajających i nasennych wydawanych na receptę korzystało przynajmniej raz w życiu 18,3% 17-18 latków. Ci równolatkowie serialowych bohaterów euforii oczywiście korzystali z tych leków bez wskazań medycznych. Z leków przeciwbólowych stosowanych w celu odurzenia się przynajmniej raz w życiu skorzystało 5,9%. Producentem 17-18 latków w Polsce. Te dane pokazują jasno coś, czego praktycznie nikt nie zauważa, a co uświadamia nam serial euforia. To nie jest tak, że pod szkołami stoją dilerzy oferujący pierwszą dawkę kokainy, amfetaminy, heroiny czy czegokolwiek za darmo. Oczywiście, oni mogą być obecni w jakichś imprezowych sytuacjach, ale tak naprawdę często takim pierwszym dilerem nieświadomie może być bliski dorosły posiadający po prostu leki na receptę. Nie boimy się tego aż tak bardzo, no bo przecież to są leki z apteki mają ulotkę, no i po prostu dużo innych osób przecież bierze te substancje. Nie zastanawiamy się, jak poważne mogą być konsekwencje uzależnienia. I żeby podkreślić skalę problemu, warto zauważyć, że badania ESPAD wskazują, że po alkoholu, nikotynie, marihuanie, to właśnie benzodiazepiny i leki przeciwbólowe są substancjami, z których najczęściej korzystali rówieśnicy Rów w Polsce. Nie są więc to żadne zakazane substancje, których tak się wszyscy boją. Problem, który naświetla euforia, jest więc zaskakująco bliski naszej rzeczywistości. Takie sytuacje zdarzają się właśnie także u nas. Oczywiście w serialu pojawiają się też inne substancje psychoaktywne i ludzie korzystają głównie z alkoholu, ale jest też pokazane doświadczenie na MDMA, są ludzie palący zioło, a nawet ciekawie pokazane doświadczenie psychodeliczne RU i Jules. Te substancje bohaterowie biorą głównie imprezowo i wcale nie pojawiają się jakoś często, no poza alkoholem, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście. Bohater może żałować chwil szczerości po endema, kiedy wyjawił sekrety albo tego, że podrywał nie tę osobę co trzeba, ale oprócz tego nic specjalnie złego się nie dzieje. No ale dlaczego tak? Czy narkotyki to nie jest czyste zło? Czemu tym bohaterom nic groźnego się nie dzieje? I musimy pamiętać, że wszystkie substancje proaktywne są bardzo różne i mają inny poziom szkodliwości. Już w 2010 roku brytyjski neurofarmakolog profesor David Nutt opublikował w prestiżowym piśmie The Lancet wyniki badań Niezależnego Komitetu Naukowego do Spraw Narkotyków o szkodliwości używek. Za najbardziej szkodliwe zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństwa uznane zostały alkohol, i heroina. Marihuana znalazła się w połowie stawki, a MDMA czy psychodeliki zajęły bardzo odległe miejsca. Głośno i często powtarzam, podobnie jak profesor David Nutt, że warto zawsze mówić o substancjach psychoaktywnych zgodnie z ich prawdziwą szkodliwością. Nie możemy ich nadmiernie demonizować i mówić, że marihuana to to samo co opioidy. Wszystkie substancje się różnią i wymagają innego podejścia. To co bardzo podobało mi się w serialu, to podkreślenie, że uzależnienie od narkotyków jest chorobą, która wymaga leczenia. W Polsce nadal często dominuje myślenie, że jest to sprawa dla policji, że osoby z uzależnieniem powinny trafić Trafiać do więzienia, bo posiadają nielegalne substancje. Niestety, więzienie pogłębia tylko ich problemy. To czym jest uzależnienie, jak trudno z niego wyjść, jakie są szczegółowe mechanizmy, rewelacyjnie pokazuje pierwszy odcinek specjalny, gdzie Ru rozmawia z Alim, którego poznała na mityngach dla osób walczących z uzależnieniem. Cały odcinek to piękna, intymna rozmowa. I mam wrażenie, że jakby obejrzeli ją wszyscy ludzie w Polsce, to kompletnie zmieniłoby się postrzeganie osób z uzależnieniem. Na koniec chciałem jeszcze bardzo prosić Was o uważność i empatię. Jeśli ktoś z Waszych bliskich ma problem z substancjami psychoaktywnymi lub Wy sami czujecie, że przydało Wam by się specjalistyczne wsparcie, to nie wahajcie się i zadzwońcie na telefon zaufania: 800 199 990. Możecie też napisać e-mail lub na czacie do eksperta. W opisie znajdziecie linki z wieloma takimi miejscami, gdzie można skontaktować się w celu uzyskania pomocy. Warto wykonać ten pierwszy krok jak najszybciej. Mam nadzieję, że ten film dał Ci wiele cennych informacji na ten złożony i trudny temat. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę. Pamiętaj także, żeby dać subskrypcję i dzwoneczek. No i napisz oczywiście w komentarzu, co myślisz. No i oczywiście na sam koniec bardzo serdecznie zapraszam teraz do oglądania serialu Euforia. Teraz to jest najlepszy moment, żeby włączyć ten serial. Bardzo mnie cieszy także, że to już oficjalne, że niedługo rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu. Nie mogę się doczekać i dzięki wielkie, że oglądałeś. Do końca, do zobaczenia wkrótce, trzymaj się, cześć!